Cześć, witam Was na kanale Rootblock w kolejnym odcinku o robotach koszących. Tym razem klasa światowa. Można powiedzieć, że czołg, łazik marsjański, czyli kosiarka, a tak naprawdę nie tylko kosiarka, od Jarbo. Kilka słów wstępu, zanim w ogóle zaczniemy całą zabawę. Generalnie odezwała się do nas firma Jarbo. Ja myślałem, że to będzie taki kolejny robocik. Przyznam szczerze, że czasami nie przeglądam do czasu, aż otrzymamy sprzęt, co dokładnie będziemy testować. No i kurier do mnie dzwoni, mówi, że ma dla mnie paletę 240 kg i że ja odbieram. A ja takim dużym szoku mówię, dobrze, poproszę. I okazuje się, że jest to kosiarka Jarbo. Jak widzicie, ta kosiarka to jest po prostu łazik marsjański, dlatego że tutaj nie mamy takiej małej kosiareczki, którą znamy z naszych filmów, tylko mamy robota, który jest w stanie obsługiwać pole do 25 000 m2. Żeby to zobrazować, standardowa działka na dom jednorodzinny ma od 800 do 1000 m2, a ten robot jest w stanie obsługiwać 25 000 m2, czyli 25 standardowych działek pod dom jednorodzinny. No i teraz tak, to jest tak naprawdę moduł, który sobie możecie zmieniać, dlatego że tutaj mamy jednostkę główną i to jest jakby jednostka, która jest jednostką niezależną, a dodatkowo doczepiamy do niego dany moduł, dlatego że ta kosiarka, a właściwie ten robot, tak go nazwijmy, może być także odśnieżarką, a także zamiatarką liści. I dodatkowo on jeszcze może ciągnąć Wam na przykład przyczepę z ładunkiem, jeśli robicie remont w Waszym ogrodzie albo wywozicie ziemię. Więc naprawdę to jest sprzęt z cyklu nieustraszony. No jest to po prostu czołg. Jeśli chodzi o wagę i wymiary, to słuchajcie, przenoszenie tego to jest też nie lada wyzwanie i trzeba mieć przede wszystkim do tego miejsce. Dlatego, że to na mały ogród po prostu się nie zmieści. Szerokość koszenia tej kosiarki to jest 50 cm. Ona pod spodem ma dwa talerze z ostrzami i te ostrza regulują się od 3 do 10 cm. No to jest temat dla kogoś, kto ma, nie wiem, pole golfowe, jakieś taką ogromną działkę i potrzebuje naprawdę nieustraszonego sprzętu, dodatkowo potrzebuje na przykład jeszcze sobie dokupić moduł do odśnieżania czy zamiatania liści, więc jest to naprawdę mega uniwersalne. Jeśli chodzi o konfigurację tego ustrojstwa, to też nie jest takie proste, bo jest to zrobione po amerykańsku. Generalnie ten produkt startował i jest głównie adresowany na rynek amerykański, stąd też duże rozmiary i stąd też ta logika, powiedzmy, konfiguracji. Żeby go skonfigurować, trzeba zainstalować antenę RTK. On działa bez konieczności wkopywania kabli, ale musi mieć antenę RTK, natomiast oczywiście, możecie ją zainstalować na fasadzie domu, możecie ją wbić sobie w trawę, tak jak my. I do podłączenia tej anteny jest potrzebny jeszcze kabel Ethernet, który oczywiście dostajecie w zestawie, natomiast musicie poprowadzić do swojego domu czy do swojej serwerowni po prostu dostęp do internetu. Po konfiguracji tego wszystkiego musicie jeszcze umieścić stację dokującą. I oczywiście, ze względu na to, jak jest montowany ten moduł, no to stacja dokująca nie może być problematyczna. On musi w każdej chwili móc najechać i się ładować. W momencie, kiedy robocik wjeżdża sobie na tą stację, rozpoczyna się ładowanie, no i ładuje się indukcyjnie w około 2-3 godziny do pełna i jest w stanie na jednej baterii pracować przez 210 minut, więc to jest naprawdę niesamowity czołg. Tyle tytułem wstępu. Ja też jestem po prostu w szoku generalnie, jak to wszystko działa, jak to wygląda, bo robi to kosmiczne wrażenie. Kiedy spróbujecie to podnieść, spróbujecie to skonfigurować, zaczniecie się tym bawić, staniecie obok tego i zobaczycie, jakie to jest potężne, no to wtedy naprawdę jest duży respekt. Dlatego teraz mapujemy nasz teren, no i zobaczmy, co potrafi ta kosiarka, czyli jak kosi i jak to wszystko działa w skali super big. Jak dokładnie zamontować to wszystko i tak dalej, wrzucamy Wam poradniki w opisie osobne, dlatego że ten film by trwał wtedy z godzinę, a tam jest po prostu taka instrukcja step by step, jak to wszystko przeprowadzić. My też chwilę się z tym męczyliśmy i bawiliśmy, dlatego jeśli chcecie sobie zrobić to bezproblemowo, to sprawdźcie link w opisie. Dobrze, wchodzimy, mamy tu skonfigurowane już wszystko, czyli podłączeni jesteśmy do kosiarki przez Bluetooth, mamy podłączone RTK i dajemy create map. Oczywiście przygotowujemy nasz ogród, czyli nie mamy zwierzaków, kamieni, lin, patyków, piłek i tak dalej. Tu mamy całą instrukcję i ważne, że przy konfiguracji, żeby trawa nie była wyższa niż 15 cm. Pamiętajcie, że tu generalnie jest po amerykańsku wszystko, czyli super big, super size i wszystko jest podawane niestety w calach, więc to też trzeba mieć na uwadze. Ok, mamy teraz obszar stacji, który jak widzicie jest na mapie zaznaczony. Dajemy start i w tej chwili będziemy zaznaczać obszar roboczy. To nam chwilę zajmie. Jeśli chodzi o dyskrecję, to nie istnieje, jak widzicie. Każdy wie, że to jedzie, to widać, że to jedzie. To jest konkret, to jest amerykański sprzęt, ma być z rozmachem. Jeśli chodzi o precyzję, ja się tutaj troszeczkę tego obawiam, bo zobaczcie, ja sobie dojadę tutaj do końca, natomiast kiedy będę chciał skręcić w lewo, a nie jest tak źle, trzeba uważać, że tak powiem, żeby się nie machnąć i żeby nie skosić przypadkiem kwiatów. Natomiast przez ten obszar roboczy 50 cm szerokości, ja myślę, że naprawdę tutaj to koszenie będzie szło na mega sprawnie. Pamiętajcie też, żeby być w odległości jakieś tam około 10 metrów, najlepiej przy kosiarce, jak to robicie. Raz, że precyzja, a dwa, żeby nie zerwać po prostu połączenia Bluetooth i żeby dobrze zmapować teren, bo to jest jakby podstawa tego wszystkiego. Dobra, skręcamy w lewo. No i w tej chwili w ustawieniach strefy mamy możliwość ustawienia sobie wysokości trawy. Dajmy
2,5 cala, to jest ile? 6 cm. Dodamy 2 cale, to będzie około 5 cm. Jest oczywiście możliwość unikania przeszkód i tak dalej. Mamy możliwość też ustawienia, w jaki sposób on będzie kosił. Jak widzicie, czy to będzie siatka, czy to będzie forma diamentu, czy spirali, czy po prostu klasycznego wężyka. W ustawieniach zaawansowanych mamy możliwość tak naprawdę ustawień wszystkiego, łącznie ze zmianą kąta koszenia i tak dalej, po to, żeby ta trawa nie wyglądała tak samo, bo jak widzicie, ten sprzęt waży dużo i ta gąsienica jest już widoczna po nawet przejeździe. Gdzieś ten ślad na trawie zostaje, więc żeby po prostu ta trawa nie wyglądała tak jak od linijki, no to trzeba sobie to wszystko poustawiać. Teraz ustawiamy ścieżkę wjazdu na naszą stację dokującą, ale z racji tego, że to jest przy krawędzi, no to nie będzie problemu. Mamy także ustawienia ścieżki, czyli możemy ustawić, czy na ścieżce też ma być koszenie, w jakiej wysokości, jak szybko ma się poruszać ta kosiarka, to zostawiamy sobie domyślnie. No i oczywiście teraz mamy możliwość ustawienia harmonogramu. Jestem mega ciekawy, jak to kosi, więc żeby nie przedłużać, po prostu dajmy start. Zobaczmy, co się wydarzy. Zobaczcie, co się wydarzyło. Kosiarka w tempie super szybkim, tak to nazwijmy, wystartowała i zaczęła sobie od tego punktu, który zaznaczyła na mapie. I następnie ta trasa, którą widzicie, ona jest wyznaczona z góry przez aplikację i w ten sposób kosiarka powinna zacząć działanie. Okej, ale apka już wykryła to drzewko sama, bo mimo tego, że nie zaznaczaliśmy nic. Zobaczymy. Tak, wykrywa i nie podjeżdża, więc spoko działa to AI i te kamery. Jak widzicie, te kamery są dosłownie wszędzie. Po boku, z tyłu, z przodu, na modułach i tak dalej. On ma oczy dookoła głowy, dosłownie. Dlatego, że tutaj też macie oczywiście możliwość patrolu ogrodu i używania tych kamer po prostu do monitoringu. W tej chwili mamy komunikat, że Jarbo obraca się po to, żeby jakby zlokalizować te przeszkody. Myślę, Matej, że my też jesteśmy dla niego trochę przeszkodą według tego, co widzę na mapie, ale to nie szkodzi. Podoba mi się to przyspieszenie. Ja czekam, aż Pershing wyjedzie z tych ciężkich tematów, bo zaczął od najtrudniejszych. Zaczyna od szczytu działki, tak to jest mniej więcej w apce określone. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy on jakby zawraca i tak dalej, bo w tej chwili jest proces zawracania, no to ze względu na jego gabaryty, no nie robi tego jakoś super zgrabnie, musi się cofać do przodu, do tyłu, no jednak wielkość sprzętu pokazuje, że to jest naprawdę na konkretne pola, a nie na małe ogrody, dlatego że no dużo szybciej w tej chwili by pojechała jakakolwiek mniejsza kosiarka, która dałaby sobie radę bez problemu z tą trawą. Ale zawrócił, no jedzie dalej. I znowu walka z przeszkodą. Fajnie, że ma te grzybyki. No i tu jest komando full gas. No dobrze, skoszone. I teraz omówmy sobie przede wszystkim, dla kogo jest taki robot, dlatego że na podstawie tego naszego pola demonstracyjnego możemy wyciągnąć pewne wnioski. Przede wszystkim, to jest robot po prostu na duże i proste powierzchnie, dlatego że on na tych długich pasach no po prostu znajdywał się jak ryba w wodzie. Nie miał żadnych problemów z tym, żeby jechać z dużą prędkością, kosić sobie precyzyjnie. Ta szerokość koszenia 50 cm tutaj się fajnie sprawdza, bo on jest w stanie taki obszar, okolice tam 400-500 m2 po prostu skosić w mniej więcej pół godziny, co jest świetnym czasem. I to jest tak naprawdę robot, który zastępuje nam traktorek czy jakąś po prostu większą kosiarkę. Natomiast precyzja. No precyzja nie była najlepsza. Tam przy tym drzewku widzieliście, że on się po prostu męczył. No jakby nie patrzeć, to są ogromne gabaryty, to jest ogromny robot, to jest ciężki robot. Więc tutaj w momencie, kiedy on miał jechać w okolice tych drzewek, kręcić tutaj, gdzieś precyzja i tak dalej, no to nie, no to raz, że stracił mnóstwo czasu, a dwa, że no okej, poradził sobie z tym obszarem,
Natomiast no widać, że to nie było aż tak zgrabne i nie było tak precyzyjne jak po prostu mniejsze roboty, które by sobie tutaj po prostu lepiej poradziły. Więc wnioski są takie, że to jest bardzo dobry robot koszący, który jest w stanie no, skosić wam 25 tysięcy metrów kwadratowych, więc naprawdę ogromną powierzchnię. Natomiast najlepiej, żeby to była powierzchnia prosta, a nie skomplikowana, tak? Czyli przeszkody, drzewka, rabatki, zakręty i tak dalej, no to nie jest dla niego. Jeśli chodzi o koszenie przy krawędzi, okej, na tyle, na ile on jest w stanie to zrobić, no to delikatnie sobie podjedzie, skosi i tak dalej. No ale też wchodzą w grę gabaryty, wchodzi w grę zwinność, wchodzi w grę przede wszystkim możliwość manewrowania. No i znowu te gabaryty po prostu nie ułatwiają precyzji. Podsumowując ten obszar naszego koszenia, uważam, że jest to robot idealny dla osoby, która ma po prostu ogromną działkę i która zamiast traktorka kupuje sobie po prostu takiego robota. W przeciwnym razie, jeśli macie mały ogród, to w ogóle nie jest produkt dla was, bo to jest tak, jakby strzelać po prostu z armaty do wróbla. Omówmy sobie w ogóle ten moduł koszący, ja wam go pokażę. W ogóle tutaj, żeby to wszystko zdjąć, to naprawdę jest konkret. Zobaczcie, to wszystko jest tak podłączane na jakieś siłowniki i tak dalej, po to, żeby to naprawdę było pancerne. I tak, odepniemy sobie teraz ten moduł. I zobaczcie, co tu się dzieje pod spodem. A pod spodem dwa talerze, jak widzicie, po 5 ostrzy na każdym talerzu. Dwa koła takiego dwuska sklepowego po to, żeby on miał jakiekolwiek możliwość manewrowania. Fajne jest też to, że mamy tutaj grzebień, więc on sobie w momencie, kiedy wjeżdża w tą trawę, on sobie ją idealnie układa po to, żeby została skoszona na tych ostrzach. Teraz tak, ta jednostka główna umożliwia wam tutaj podłączenie tak naprawdę kilku modułów. Możecie podłączyć tutaj sobie odśnieżarkę i jeszcze dokupić specjalne kolce tych gąsienic. Dzięki temu ten robot po prostu pełni także funkcję odśnieżarki. Jest także zamiatarka do liści, więc możecie sobie podłączyć tutaj dmuchawę, która wam posprząta ogród. Więc kupując sobie na przykład takiego robota, to kupujecie sobie takiego asystenta jednocześnie, który nie tylko jest kosiarką, ale także po prostu no, takim wołem roboczym, który potrafi za pomocą różnych modułów robić różne rzeczy. Jest także możliwość holowania, także na przykład możecie sobie podłączyć pod tego robota przyczepkę z jakimiś, nie wiem, piaskiem, materiałami budowlanymi. Widziałem nawet na YouTubie filmy, gdzie ludzie ciągną tym łódkę i wodują sobie normalnie skuter czy łódź właśnie za pomocą tego robota. Więc tak jak mówię, to jest dla osób, które mają naprawdę konkretną skalę, konkretne wyzwania, konkretne pole, a nie dla po prostu osób, które mają standardowy wymiar ogrodu, bo tam to się po prostu nie sprawdzi. To jest za duży sprzęt, natomiast robi naprawdę duże wrażenie. No i potrafi kosić, jakby robi to logicznie. To ilość ustawień tego wszystkiego jest kosmiczna, natomiast jest to po amerykańsku, tak jak powiedziałem. Super big size, a niekoniecznie no taka zgrabność, precyzja i gadżet, tylko to jest po prostu niezły wół roboczy. Jarbo chwali się także, że jest w stanie pokonywać wzniesienia do 35 stopni i zabraliśmy go na taką górkę, natomiast te gąsienice się ślizgały. W momencie, kiedy teren nie jest suchy i tak dalej, ta przyczepność niestety szybko się tutaj traci. Trzeba by było domontować jeszcze te kolce, które by z drugiej strony ryły ziemię i trawę. Więc przy większych nachyleniach pokonywanie tych wzniesień na wprost jest ciężko, natomiast trzeba by podjeżdżać pod kątem i tak go rzeczywiście ustawić. Natomiast jest też taka możliwość. Z drugiej strony problem jest ze zjazdem, dlatego że ten ciężar i jakby moduł tej kosiarki ciągnie go mocno w dół, więc on nie jest w stanie delikatnie sobie zjeżdżać, więc z tymi górkami to tak ostrożnie. Z tym nachyleniem wydaje mi się, że też troszeczkę przesadzili, bo 35 stopni to jest bardzo dużo, natomiast do 20 stopni myślę, że on sobie będzie dawał radę bardzo fajnie. Przy większych nachyleniach, tak jak widzieliście u nas, był problem, mimo tego, że ta gąsienica wygląda tak, że nic jej nie zatrzyma. Jeśli chodzi o ładowanie robota, są dwa sposoby. Albo podłączacie go po prostu do kabla, albo po prostu korzystacie z platformy, gdzie ładowanie odbywa się za pomocą indukcji. To jest mega wygodne, bo niezależnie jak robot najedzie i jaki moduł będzie miał podłączony, to zawsze się naładuje. I ładowanie jest naprawdę szybkie, dlatego że ta godzinna praca zużyła mniej więcej 20% baterii i po około 15-20 minutach robot odzyskał już prawie całą energię. Jeśli chodzi o sterowanie robotem, tak, oni dodają także pada takiego jak do Xboxa. Swoją drogą tu jest z tyłu napisana ikonka smartfona, więc możecie go podłączyć i sobie grać w gry na waszym telefonie. Natomiast oczywiście przez aplikację obsługujecie wszystko, jeśli chodzi o tego robota, więc tam możecie też nim sterować manualnie. Czy komuś by się chciało jeździć po takim polu manualnie? Myślę, że nie, dlatego jest automat. Podsumowując, trzeba jeszcze powiedzieć o cenie, którą oczywiście sprawdzicie w opisie. Ona się troszeczkę zmienia, natomiast nie jest tanio. To kosztuje tyle, co prawilny traktorek, dlatego że w okolicach 30-35 tysięcy złotych. Jest bardzo drogo, natomiast no, jest to sprzęt konkret, więc jeśli macie takie potrzeby i zamiast traktorka chcecie kupić sobie taką kosiarkę, to jak najbardziej, natomiast tak jak mówię, nie strzelajcie z armaty do wróbla i do tego urządzenia trzeba mieć naprawdę ogromne powierzchnie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, dajcie mi znać, co sądzicie o takich modułach jak Jarbo, bo nie chcę powiedzieć, że to jest kosiarka, to jest po prostu moduł, wół roboczy. Komentarze są dla was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblock. Czołem!